dla rodziców takim najważniejszym celem będzie takie troszkę ich upewnienie, że już dużo wiedzą, że już potrafią i że są też różne, czy to metody, czy też różne takie strategie, ich umiejętności, które mogą wykorzystać, żeby pomóc swoim dzieciom, co już też zapewne robią, ale żeby im to jeszcze przypomnieć. A u dzieci bym chciała, żeby się skupić najbardziej na z jednej strony też na budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci, na wzmacnianiu ich takich mocnych stron, a z drugiej na przede wszystkim na ćwiczeniu czy uczeniu się zasad dobrej komunikacji, umiejętności porozumiewania się, ale nie w sensie takim, że umiejętności płynnego mówienia jako takiej niezbędnej. Umiejętności, takich zdolności, które pomimo tych objawów, czy niezależnie od tego, czy one występują, czy nie, też sobie radzić i też się komunikować i troszeczkę sobie ułatwiać.